Zrobimy z tego odcinek o polskiej muzyce, a potem dokręcimy resztę. Tak, a później dokręcimy muzykę z każdego innego europejskiego kraju i będzie nas sponsorować Komisja Europejska. A to był rok i ostatnio na Facebooku jedna z słuchaczek podczas programu Happy Noise mojego napisała, czy to ja się zmieniłam? Placement. Czy to ja się zmieniłam? Czy muzyka polska się zmieniła? Bo okazuje się, że podsumowanie roku podoba nam się wspólnie coraz więcej polskich płyt. Kiedyś, powiedzmy sobie szczerze, z Aną byliśmy raczej fanami muzyki śpiewanej w języku lęgui, czyli polskich wykonawców to były wyjątki, które mogliśmy policzyć na jednej ręce. A ja to już w ogóle. A ty to już w ogóle. Najlepiej, żeby ktoś, jakiś Anglik śpiewał po polsku, to wtedy byłoby super. Natomiast ten rok obfituje naprawdę w genialne płyty. To w ogóle był dla mnie cios tegoroczny. Powiedzmy Mrozu, płyta Z. Na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyj na mnie. Na szerokie wody mnie weź, widemą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Płyta zaskakująca dla wielu osób. Dla tych, którzy, przede wszystkim dla tych słuchaczy, którzy w ostatnich latach nie słuchali Mroza i dla tych, którzy zatrzymali się na etapie milionów monet. To już nie jest ten sam. Bo powiedzmy sobie szczerze, akurat moja droga życiowa z Mrozem często nasze ścieżki się krzyżowały w różnego rodzaju innych galaktykach, ścieżki radiowo-muzyczne. Mhm. I o ile do tej pory Mroza był niezwykle utalentowanym facetem, który robił muzykę popową dla młodszego pokolenia, tak, i tam go gdzieś tam zaszufladkowaliśmy, nagle Mrozu powrócił z płytą, która chyba nie mieściła się w głowie jego dotychczasowym fanom, a niektórzy nie byli w stanie przyjąć, ten koleś od milionów monet nagle napisał taką muzykę. Ja sam pamiętam do dzisiaj po jednym z koncertów w ramach Live at Muzo u nas w radiowym studio, jeden z muzyków, nie powiem, który powiedział: ty kurwa, a ty słyszałeś, że może nową płytę Mrozę? Ja powiedziałem, no chyba jeszcze się nie zabieram za to. No chyba nie. Ale coś mi wieczorem tknęło. I to był piątkowy wieczór i przesłuchałem całą płytę kolegi Mroza i to był ten sam dzień, w którym zadzwoniłem do niego po 15 latach i powiedziałem mu: cześć chłopie, nagrałeś zajebisty krążek, przy którym po prostu ręce drżą, wszystko się uśmiecha, a oczy same wilgotnieją. Jest tam taki kawałek, który spokojnie mógłby stać się hitem i mam nadzieję, że to będzie jeszcze lada moment singiel, Asteroida. Asteroida pobiera kurs i nie twierdzę, że to dobrze wcale. Wszystkie piosenki na tej płycie dla mnie mogą stać się hitem i musisz powiedzieć, że wszystkie to jest krążek, który jest po prostu singlowy. Wszystkie są dobre. Panie Mrozu, naprawdę z całego serca. To też zespół, do którego dojrzewałem. Mm-hmm. Być może kiedy oni zaczynali, nie byłem na tyle młody, żeby załapać się na ich dźwięki, ale podoba mi się... Ale ty też młodniejesz tak jak Nicolas Cage. Ja też młodniej jak Nicolas Cage, natomiast podoba mi się to, że dojrzewamy w ten sam sposób. I nigdy bym nie powiedział, że wśród wszystkich płyt, chociaż bardzo cenię i szanuję zespół Happy Set, bo o nim mowa. Mm-hmm. Nigdy nie pomyślałem, że w zestawieniu swoich najlepszych płyt umieszczę krążek, który panowie wydali w tym roku, który jest dla mnie absolutnym majstersztykiem muzycznym. I oprócz tego, że ta płyta jest po prostu wielka, jeżeli chodzi o dźwięki, to jest jednocześnie fajna, bo jest po prostu przebojowa. Jest to taki krążek ciałowce, który po prostu, do którego ma się ochotę wracać. To jest niewiarygodne. I dla dwóch kawałków, chociażby dla Nagich na Mróz. Są dla mnie wydarzeniem, jeżeli chodzi o muzyczną podróż grupy Happy Set, tym pozytywnym wydarzeniem. I dla kawałka, który po prostu rozkurwia maksymalnie głowę i powoduje, że człowiek chce jeszcze, 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 to jest kawałek Heroina. Który dla mnie jest po prostu jednym z najlepszych numerów w ogóle w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Tak, to jest dobra płyta.
To jest dobra płyta, na dodatek grupa Happy Set stwierdziła, że skoro fani dorastają, muzycy też będą dorastać i też ta muzyka może się zmieniać i ludzie to akceptują, cały czas walą drzwiami i oknami na koncerty, więc chyba ta formuła się sprawdza. To fajny przykład na to, jak podróż muzyczna może zmierzać w bardzo dobrym kierunku, bo każdy kiedyś zaczynał od pisania fajnych, szybkich, radosnych dźwięków, kiedy ma się 20 lat, pisze się zupełnie inne piosenki. No chyba, że jesteście w zespole DXX, wtedy nie. Dokładnie tak. Jest dziewczyna, którą wychowaliśmy tymi ręcyma. Tymi ręcyma. Tymi palcyma. Utulaliśmy jej debiut w kołysce. Nazywa się... Daria Zawiałow. Daria Zawiałow. Zajebista płyta. Bez kompleksów. Dziewczyna, o której można powiedzieć, że jest muzyką. Tak. Jak ona wchodzi na scenę, to kupuje ludzi. To jest taka mieszanka... Jakby to powiedzieć, jak kojarzycie sobie to, co się dzieje na scenie na koncertach zespołu The Kills na przykład, to podobne wrażenie możecie odnieść po koncercie Darii Zawiałow, że to jest po prostu żywioł na scenie, a do tego ona po prostu potrafi śpiewać. Kiedyś śpiewała w chórkach u Maryli Rodowicz i mówi, że to była niezła szkoła takiego muzycznego życia. No a co robi teraz z Marylą Rodowicz, ma niewiele wspólnego, natomiast to są po prostu świetne piosenki. Dobrze zaaranżowane, fajnie wymyślone piosenki, które się nie nudzą. Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał płyty Darii Zawiałow, Akysz, powinien. Tym bardziej, jeżeli chodzi o wdzięk i polot koncertowy, teraz sprytnie przechodzę do innego polskiego wykonawcy, który już od dawna zawładnął sercem Anny Dobroć, a ja odkryłem go po latach. Ten facet nazywa się Krzysiek Zalewski. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci co już dopłynął do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć, miłość mijamy sobie. Jego najnowszy krążek jest kolejnym muzycznym arcydziełem tegorocznym, przed którym można uklęknąć, zasłuchać się, a oprócz tego facet, który ma niesamowity dar kupowania publiczności, kradnie po prostu wszystkich ludzi podczas występu. Ale to jest człowiek, który mógłby grać na czymkolwiek i mógłby śpiewać cokolwiek i on za każdym razem sobie poradzi. Będziecie mogli się o tym zresztą przekonać już niedługo, jak się pojawi płyta Zalewski śpiewa Niemena, bo to będzie bardzo dobry krążek. Bardzo dobry. I to jest człowiek, który po prostu wychodzi na scenę i może zrobić cokolwiek. I on z każdą rzeczą sobie poradzi. Bo oprócz rzeczy, które do tej pory były dla Krzyśka przynajmniej dla mnie charakterystyczne, taki fajny, alternatywny sznyt jego muzyki, nagle do tego doszła taka popowa w dobrym sensie, w dobrym tego rozumieniu, w takim zachodnim rozumieniu, że pop to nie obciach, tylko wysoka kultura robienia rzeczy chętnie słuchanych. Ten sznyt popowy się tam pojawił i efekt tego mamy niesamowicie piękne piosenki, które są do zasłuchania się, a jednocześnie powodują, że czujesz się kimś lepszym, lepiej ubranym, bogatszym, jeszcze? Zdolniejszym, fantastycznie ci się wchodzi w dzień. Kurczę, ja nie wiem jakich ty płyt słuchasz, ale one muszą robić niezłe wrażenie. W każdym razie Krzysztof Zalewski to jest żywy dowód na to, że można nagrać hit, który tak. Jest fajny, ambitny, niechamski i niekoniecznie musi być o zielonych oczach. I ponieważ klaskaliśmy dzisiaj, to teraz jeszcze dla Darii i dla Krzysztofa. Jest taki pan, który co prawda płytę wydał pod koniec 2016 roku, ale w 2017 to wszystko się rozkręciło do tego stopnia, że on wyprzedaje koncerty i on będzie w Polsce gwiazdą. I ja ci to mówię, i ja wam to mówię, że ten kto? Pan, o tym facecie będzie głośno. Ten pan nazywa się Ralf Kamiński. Ralf Kamiński, nowe dziecko Anny, ona go przygarnęła, niedługo efekty zobaczyła na naszym siostrzanym kanale na Muzo TV. Ja lubię posłuchać od czasu do czasu fajnych rzeczy, takich, które nie są oczywiste, bo to nie jest taka super prosta muzyka, która od tak wpada w ucho. To są takie kompozycje faceta, po którym rzeczywiście słychać, że on jest wykształconym muzykiem i trochę tam kombinował. I mu faktycznie mówili przez lata, że nie, tak się nie komponuje, bo to zbyt skomplikowane, za trudne, że ludzie nie będą wiedzieli, jak tego posłuchać. Ale okazuje się, stop, że można. Prosimy nie szeleścić tam za drzwiami, dobrze? Się nagrywa! To tylko pies tylko. Przebój na YouTube'a się nagrywa. Ralf Kamiński. Ja się jeszcze na ten pociąg nie załapałem, ale Anna skutecznie lobbuje. Ale powinieneś, naprawdę powinieneś, bo to jest facet, dnia, który wie co robi. Też mi się to uda. To jeszcze, jeżeli mówimy o polskich zespołach, chciałem powiedzieć o chłopakach z Łodzi. Nazywają się Cednemet.
Bardzo mi się podoba ich twórczość, tak jak Anna lobbuje za Ralfem Kamińskim, ja lobbuję za Ted Nemeth. Kiedyś powiedziałem już, mam nadzieję, że to się przyjmie i o nich już kiedyś opowiadaliśmy, zresztą tutaj w garażu, ale jeżeli bym podsumowanie roku, jak jeszcze raz tam walnie! To tylko pies tylko. To chciałem powiedzieć, że Ted Nemeth to jest zespół, który gdyby był jednym człowiekiem, mógłby być dzieckiem Lou Reeda i Franka Blacka z grupy The Pixies. No tak można sformułować to, co dzieje się na najlepszej płycie Ctrl-C. Posłuchajcie, poszukajcie krążka z żółtymi bananami. Na pewno będzie warto zobaczyć, bo to jest takie fajne połączenie gitarowego, alternatywnego grania z fajnym kombinowaniem, jeżeli chodzi o dotyczącym aranżacji, a przy okazji panowie nie boją się piosenkować, więc to się tego się fajnie słucha. O, to jest też trochę innej polskiej muzyki, której warto posłuchać. I są, wow, też dwie są też dwie artystki, które też w tym roku, że tak powiem, wypłynęły. Jedna to Zagi. To no nie! To rokowe granie. Kącik miłości Janny! Ale druga, nie, bo naprawdę rzadko się zdarza, żeby polska muzyka mnie tak pozytywnie zaskoczyła w takich ilościach. Tak, mów, mów. A to są naprawdę fajne rzeczy. Zagi. I druga to jest pani Mary z Polski. Mary z Polski. Zobaczcie teledysk, miło było pana poznać. Na początku możecie być zdziwieni i zastanawiać się, co to właściwie jest. A potem spróbujcie nie nucić, miło było pana poznać. Słuchajcie, Mary z Polski, Mary z Polski to jest taki właśnie też wynalazek Anny, z całym szacunkiem dla Mary z Polski, mówimy tak zwanym naszym podwórku. Mm-hmm. Anna przyniosła Mary z Polski i ja za którymś razem... Anna przyniosła Mary z Polski. Niestety zacząłem, kurde, nucić, po prostu wpada w głowę pani z Mary z Polski, coś tam pani robi takiego dziwnego, że to się w głowie sprawdza. Najlepsza jest nasza radiowa koleżanka, która siedzi w pokoju i nagle po południu słychać, proszę pana, proszę pana. I tak to działa, tak to działa Mary. Skoro Anna powiedziała o nowych, młodych ludziach, którzy gdzieś tam będą atakowali wasze umysły, to ja jeszcze chciałem powiedzieć o naszym przyjacielu Michale Kowalonku i o grupie Snowman, która też do tej pory gdzieś buszowała na tak zwanym pograniczu rocka filmowo-alternatywnego. Mm-hmm. Natomiast panowie pozwolili sobie nagrać płytę. Oczywiście wszyscy krytycy twierdzą, śpiewanie obecne Michała w grupie Myslowic spowodowało, że Michał otarł się z tak zwanymi piosenkami i nagle przeniósł to wszystko do swojej rodzimej formacji. Nawet jeżeli tak było, to myślę, że tych piosenek, które napisał Michał i które stały się przebojami razem z formacją Snowman, można byłoby trochę podarować grupie Myslowic, byłoby lepiej. Chłopaki, naprawdę trochę za długo siedzicie na tej swojej wsi muzycznej. Ukryty przekaz, możecie wrócić. Póki co Gwiazdozbiór, nowa płyta Snowmana to taki przykład na to, że można nagrać fajną rockową płytę, na której pojawiają się piosenki, które nagle stają się przebojami radiowymi i tego się dobrze słucha, a do Michała oczywiście mam wielkie serce. I to jest kącik muzycznej miłości, proszę bardzo, biuro promocji zespołów ulubionych Bisiora właśnie zaczęło działać. Bo biuro promocji ulubionych Bisiorów! Ralf Kamiński, Zagi, Mary z Polski, kto tam jest? No, ale nie miałeś mówić o swoich ulubionych. Kto polecał przed momentem? Snowman, Ted Nemeth. Niesamowite. Kto to robił? Ja? No chyba nie. Poczekaj, ja już mówię, zanim powiesz o Heju. Bo ty tylko byś o Heju mówiła. Miłośniczko Heja. Chciałbym. Oczywiście. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego roku, to tak. Nowy album Corteza. Mocny, fajny, piękny. Cortez wersja 2.0 trochę brzmi pełniej, soczyściej, te aranżacje są bardziej rozbudowane, a płyta nadal to fajnie buja. Szkoda, że trochę smutna, że tak to się wszystko poukładało, że ta historia jednak w całej kupie, kiedy słuchasz tego razem, no zostawia taki... Jak mówisz o płycie, to nie używaj słowa kupa. Gorzki smak, cicho. Gorzki smak. Co tam jeszcze? Oczywiście jest jeszcze dziewczyna, która też się pojawiła u nas w radiu w tym roku, która do tej pory miała jednego singla. Jeden singiel pojawił się w serialu Przyjaciółki i coś w nim się zaczyna gdzieś tam dziać, to my widzimy w internecie, to mowa o piosence Kaśki Sochackiej z Zachody. I tak sobie myślimy, że ta dziewczyna, która ma fajny głos, przetarła się przez programy telewizyjne, bo była i w Must Be The Music i jeszcze gdzieś była chyba, albo tak mi się wydaje. Mm-hmm. Czyli ma już takie przetarcie. Szczerze mówiąc, słyszeliśmy ją jak gra na żywo, to do sprawdzenia oczywiście też na kanale naszego radia. Ale myślę sobie, że jeżeli rozmawialiśmy o Ralfie Kamińskim, Zagi czy o Mary z Polski, to Kaśkę z Chacką też możemy wrzucić takiego worka tych młodych zdolnych, na których nowe nagrania czekamy w 2018 roku. No co się śmieje? Śmieję się z tego połączenia myślowego. Płyta, kupa, do wora. Nie da się z nią pracować, dlatego pozwolę jej powiedzieć o grupie Hej, która kończy swoją działalność, o której już wielokrotnie mówiliśmy. Jak kończy?
Zawiesza. Ja ci dam kończy. Zawiesza. No, a ja, że mi powiedziała. No, grupa Hej zawiesza działalność. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś taka super długa przerwa. Natomiast rzeczywiście, kiedy okazało się, że zespół ogłosił Fire and Tour, no i ten Fire and już wydało się, co znaczy, ludzie kupowali bilety masowo, żeby tylko zobaczyć grupę Hej przed tymi długimi wakacjami. Było warto. Przy okazji grupa Hej oczywiście zostawia nas z takim zestawem największych przebojów, nagranym i zestawionym w nietypowy sposób, bo zamiast złożyć kawałki po prostu i wrzucić je na dwie płyty, ekipa wzięła wszystko na warsztat i nagrała te utwory jeszcze raz, i to nagrała z takimi producentami, z którymi pracowała od lat faktycznie, natomiast producent, który tego kawałka jeszcze nie brał na warsztat, dostawał tę piosenkę, a jego piosenkę dostawał z kolei producent, który wcześniej nad tym utworem nie pracował. Efekty są bardzo fajne, CDN, bardzo gorąco polecam. No i niektórzy te wspomnienia koncertowe z Heja będą mieć jeszcze w pamięci bardzo długo. A skoro o koncertowych rzeczach mowa, to jeszcze koncertowa płyta Artura Rojka się ukazała. No nie, no to by chyba było mniej więcej na tyle. Istnieje oczywiście szansa, że coś tam przegapiliśmy i istnieje ryzyko, że pominęliśmy jakieś fajne płyty, w razie czego przepraszamy, nadrobimy zaległości.